Z rodzicami jeździłem na wakacje do Pcimia. To taka dziura pod Myślenicami. Było nudno, więc chodziłem do tamtejszej rzeźni i asystowałem przy zabijaniu cieląt. Lubiłem ten widok i w końcu zasmakowałem w ciepłej krwi. To słowa Karola Kota. Miał je wypowiedzieć podczas zeznań na komisariacie milicji. W latach 60. XX wieku to właśnie ten przestępca sprawiał, że w Małopolsce panował strach. Gdzie uderzy? Kto będzie kolejną ofiarą i czy znowu dojdzie do podpalenia? Jeśli Ciebie zaintrygowałem, to super, dlatego zapraszam na odcinek o wampirze z Krakowa. Karol Szczepan Kot urodził się 18 grudnia 1946 roku w Krakowie. Pochodził z inteligenckiej rodziny. Chłopak uczęszczał do technikum energetycznego przy ulicy Loretańskiej. Był ambitnym, przykładnym uczniem. Nauczyciele bardzo go lubili. Rodzice mówili na niego Lolo. Interesował się wojskiem oraz bronią. Niedługo po rozpoczęciu nauki w tym miejscu do szpitala trafia kobieta pchnięta nożem, która modliła się w kościele Sercanek. To był dopiero początek. Karol odstawał od reszty znajomych. Pod płaszczykiem pilnego i ambitnego ucznia krył się bezlitosny chłopak, który fascynował się bronią oraz makabrycznymi zbrodniami. Wielokrotnie opowiadał znajomym o swoich fantazjach erotycznych, zdarzyło mu się podglądać koleżanki, napastować je, a jednemu koledze zarzucił sznur na szyję i udawał, że go dusi. Nastawienie rówieśników co do Lolka było antagonistyczne, świadczą o tym przezwiska takie jak Lolo Erotoman czy Lolo Rozpruwacz. Jego zabójcze instynkty zaczęły brać nad nim górę. Jak sam stwierdził, szukał ofiar bezbronnych. Najlepsze są starsze kobiety. Po ataku na modlącą się Helenę chciał po raz kolejny poczuć falę zalewających go emocji związanych z próbą zabójstwa. Ranił 78-letnią kobietę w plecy. Niestety kilka dni później kolejna kobieta w wyniku rany zadanej ostrym narzędziem w plecy ginie. Przed śmiercią zdążyła powiedzieć, że napastnikiem był młody chłopak. Modus operandi Kota był następujący. Szukał osób samotnych, które w jego mniemaniu miały być bezbronne. On sam podchodził z ostrym nożem i dźgał je w plecy. Jak sam stwierdził, najłatwiejsza droga do serca prowadzi przez plecy. Chłopak zwierza się ze swoich poczynań Danucie W., która nie bierze jego słów na poważnie. Ignoruje również próbę zamachu na jej życie dokonaną przez Kota, tłumacząc, że znajdą ciało i aresztują go. Dziewczyna uważała to za żarty, jednak gdy chłopak opowiedział jej, że próbował zamordować małą dziewczynkę, a wieść o tym już rozległa się w całym Krakowie, Danuta postanawia zgłosić to na milicję. W 1966 roku Karol Kot zostaje aresztowany. Milicjanci już wcześniej przyglądali się temu młodzieńcowi, ale nie zdawali sobie sprawy, jak przerażające instynkty nim targały. Podczas przesłuchań wyszło na jaw, że chłopak torturował zwierzęta, a w jednym barze próbował otruć przypadkową osobę, dosypując jej arsenianu sodu. Jak stwierdził, lubił pić ciepłą krew zwierząt. Jego wizyta w ubojni mogła być swoistym zapalnikiem, który sprawił, że młody chłopak zaczął polować. Biegli stwierdzili, że Karol Kot był poczytalny podczas dokonywania przestępstw. Sąd wskazał Karola Kota na karę śmierci, którą później w wyniku odwołania zmieniono na dożywotnie pozbawienie wolności, żeby później, wskutek działania prokuratury, przywrócić karę ostateczną wobec chłopaka. Wyrok został wykonany 16 maja 1968 roku. Przeprowadzona sekcja zwłok wykazała rozległego guza mózgu. Czy to mogło rzeczywiście usprawiedliwiać działania chłopaka? Mam nadzieję, że sami znajdziecie odpowiedź na to pytanie. I mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeśli tak, zapraszam na kolejne. Cześć!